Witam Państwa. To jest trzeci i ostatni suplement. Ten jest dodatkiem do ostatniego, czwartego wykładu z tej serii nagranej wcześniej. Będę tutaj opowiadał o przybliżeniu pól klasycznych. To jest taka wprowadzona przez nas metoda opisu słabo oddziałującego układu bozonów w temperaturach niezerowych. Punktem wyjścia będzie przypomnienie istoty przybliżenia Bogolubowa, o którym mówiłem na czwartym wykładzie. Przypomnijmy, że w opisie drugiej kwantyzacji Hamiltonian układu można przedstawić w takiej postaci jako sumę części jednocząstkowej zawierającej energię, wkład od energii kinetycznej oraz wkład od energii potencjalnej pułapki oraz tego wyrazu czwartego stopnia, który opisuje zderzenia. Opisuje te zderzenia w przybliżeniu zerowego zasięgu, tak jak to już wielokrotnieśmy podkreślali. Otóż przybliżenie Bogolubowa, które jest dobre w bardzo niskich temperaturach, w pobliżu temperatury zerowej, polega na przedstawieniu operatora atomowego w postaci sumy części, która jest zwykłą funkcją, jest jak to mówimy C liczbą, oraz całej reszty, oznaczonej tutaj literką delta, która jest operatorem. No i teraz ta C liczbowa część, przy unormowaniu odpowiednim, tym wyciągnięciu pierwiastka z N przed wszystko, to jest po prostu funkcja falowa kondensatu. Natomiast cała kwantowa struktura tego pola atomowego ukrywa się w delcie. Ta funkcja falowa kondensatu, to φ, jeżeli spojrzelibyśmy na ewolucję, spełnia słynne równanie Grossa-Pitajewskiego. W związku z tym przedstawieniem operatora pola jako części C liczbowej, czyli funkcji, plus dodatek poprawka operatorowa, nasunęło nam się dosyć naturalne uogólnienie. W tym uogólnieniu z operatora pola wyciągnęliśmy wiele modów, wiele stopni swobody, numerowanych tutaj wskaźnikiem n i te z nich, które są wysoko obsadzone, zamieniliśmy na funkcję falową. A więc teraz uważamy, że prawie cały układ można zastąpić funkcją zamiast operatora, ale cała tajemnica w tym małym słówku prawie, mianowicie tylko skończoną liczbę modów pola, te mianowicie mody pola, które są znacznie obsadzone, można tak uklasycznić. Wobec tego tutaj znalazła się górna granica sumowania, taki parametr obcięcia, który jest bardzo istotnym składnikiem naszego przybliżenia. Więc podkreślam jeszcze raz, w tym przybliżeniu cały operator pola zostanie zamieniony na funkcję, zespoloną funkcję psi od x, która jest sumą wkładów od poszczególnych modów, a operatory anihilacji tych modów zostają zastąpione przez te współczynniki alfa n, zespolone liczby, które mówią, jakie są amplitudy obsadzenia tego modu, modu n. Bardzo ważne, abyśmy nie mylili tej funkcji falowej psi od x w przybliżeniu pól klasycznych z funkcją falową kondensatu. To nie jest funkcja falowa kondensatu. To jest pole klasyczne, które ma bliską analogię do klasycznej elektrodynamiki. W klasycznej elektrodynamice, zanim powstała teoria kwantowa, opisywaliśmy pola elektryczne i magnetyczne przy pomocy pól wektorowych E i B, spełniających klasyczne równania Maxwella. Odpowiednikiem tych pól elektrycznych i magnetycznych jest tutaj nasza funkcja falowa psi od x. I teraz, jeżeli mamy bardzo skomplikowane źródło pola elektromagnetycznego, na przykład światło płynące ze Słońca czy od jakiejś żarówki, to niewątpliwie w każdej chwili i w każdym punkcie pole elektryczne ma swoją określoną wartość. Do opisu takiego pola bardzo często stosuje się jakieś metody probabilistyczne,
w których pole elektryczne jest zmienną stochastyczną. No ale aby porównać z doświadczeniem przewidywania takiej statystycznej teorii, to trzeba rozumieć, że dokonywanie pomiaru, no na przykład funkcji korelacji dwóch pól elektrycznych, wymaga rozmycia, czegoś, co w języku angielskim nazywa się coarse graining, wymaga uwzględnienia rozmiarów przestrzennych i czasowych, przestrzennych rozmiarów detektora, no i czasu, zdolności rozdzielczej czasowej takiego licznika. Dopiero takie uśrednione iloczyny pola elektrycznego to są obiekty, które można z jakąś teorią porównywać. Zupełnie podobnie można rozumieć klasyczne pola atomowe. Rozumieć wobec tego, że jednocząstkowa funkcja, macierz gęstości w danej chwili, no, wymaga jakiegoś rozmycia albo po czasie, albo i po czasie, i po przestrzeni, aby uwzględnić proces detekcji. No i teraz przypomnijmy sobie klasyczną definicję kondensatu Onzagera i Penrose'a. O tym była już mowa na wykładach. Mianowicie rozkład spektralny tej funkcji ρ od x i x' wyznacza nam wektory własne oraz wartości własne. No i kondensat to jest dominujący wektor własny w tym rozkładzie. Co to znaczy dominujący? To znaczy ten, który ma dominującą wartość własną, jakąś wartość własną, no prawdopodobnie bliską jedynki. A wektor własny wówczas to jest po prostu funkcja falowa kondensatu. Wszystkie pozostałe wektory własne mają bardzo małe na ogół te wartości własne, no i one opisują poszczególne mody chmury termicznej. Tak wygląda opis oddziałującego układu w skończonych temperaturach przy posiłkowaniu się definicją Onzagera i Penrose'a. No to przypatrzmy się prostemu przykładowi. Zastosujmy teraz to, cośmy powiedzieli, do pola klasycznego gazu doskonałego. No w przypadku gazu doskonałego jest oczywiste, że poprawną, wygodną bazą do opisu pól klasycznych jest baza stanów własnych jednocząstkowego Hamiltonianu, baza stanów własnych pułapki, z którą mamy do czynienia. Jeżeli to jest pułapka harmoniczna, to to są oczywiście funkcje falowe oscylatora harmonicznego. No a te w przypadku gazu doskonałego ewoluują w czasie w sposób bardzo prosty. Dochodzi do nich po prostu odpowiedni czynnik fazowy związany z energią. No i rozwiązanie równania ruchu jest bardzo proste. To są te amplitudy alfa j razy stany, razy te funkcje falowe jednocząstkowego Hamiltonianu. No i te zależne od czasu wykładniki. Jeśli teraz dokonamy odpowiedniego uśrednienia po czasie odpowiednio długim, można powiedzieć jak długim, no znacznie dłuższym niż różnica bliskich sobie poziomów energetycznych, no to wówczas oczywiście uśredniona w ten sposób macierz gęstości przybierze oczekiwaną postać, mianowicie to będą kwadraty tej obsadzenia alfa j i iloczyn odpowiednich funkcji falowych. Będzie tutaj można zidentyfikować, no na przykład jakiś makroskopowo obsadzony stan i nazwać ten stan kondensatem. Oczywiście takie prościutkie rozumowanie i to proste wyliczenie z tymi eksponensami kompletnie zawodzi w przypadku ewolucji przy pomocy równania Grossa Pitajewskiego, no bo to równanie jest nieliniowe, nie ma tych prostych wykładniczych czynników i wobec tego też i procedura uśrednienia po czasie jest znacznie mniej trywialna, ale można ją w wielu przypadkach zrobić numerycznie. Zacznijmy od pokazania Państwu rozwiązania stacjonarnego, rozwiązania równania Grossa Pitajewskiego o energii znacznie większej niż energia stanu podstawowego. To jest typowa, strasznie skomplikowana funkcja falowa, jej kwadrat modułu dokładniej. I to nie jest oczywiście statyczna funkcja, dlatego że ona w funkcji czasu doznaje dziwacznych skoków i te maksyma bardzo wąskie pojawiają się w trochę innych miejscach, a tam, gdzie były lokalne maksyma, pojawiają się minima i tak dalej. Ale teraz, jeżeli
dokonamy uśrednienia, o którym przed chwilą mówiłem, no to nagle okaże się, że nasza uśredniona gęstość przybierze taką dosyć znaną postać, w której można wyraźnie wyróżnić w centrum kondensat i na obrzeżach chmurę termiczną. Można to porównać z funkcją stanu podstawowego. To jest po prostu no, prawie że odwrócona parabola. Można wreszcie wyobrazić sobie, że ja robię rachunek o wyższej energii, no to wtedy zmniejszyła mi się ilość kondensatu i powiększyła liczba atomów termicznych. No i to z takim przykładowym, akurat pochodzącym od Wolfganga Ketterlego, obrazkiem kondensatu i chmury termicznej w poszczególnych różnych temperaturach można porównać i widać, że to jest przyzwoicie. Ja oczywiście tutaj dysponuję i posługuję się tylko obrazkami, ale także ilościowa analiza tutaj znakomicie się zgadza. No można oszacować na przykład temperaturę krytyczną i tak dalej. Ale metoda pól klasycznych natrafia na pewną subtelność i tą subtelnością teraz się przez chwilę zajmijmy. Otóż ta subtelność to problem z wyborem optymalnego parametru obcięcia. Ile też tych modów naprawdę powinno się zostawić, aby jak najlepiej opisać, no nie wszystkie cechy gazu, bo nie wszystkie jednak rzeczywiście idealnie się da opisać, ale to co na ogół jest najciekawsze, mianowicie jak najlepiej opisać własności statystyczne kondensatu. Borykaliśmy się z tym zagadnieniem dosyć długo. I ja nie będę tutaj przedstawiał Państwu chronologii tych naszych walk z problemem. Przedstawię tylko to, jak doszliśmy wreszcie do naszym zdaniem satysfakcjonującego rozwiązania tego dylematu. Otóż posłużyliśmy się przykładem ściśle rozwiązywalnym. Jednowymiarowy gaz w pułapce harmonicznej, jak mówiłem to już kilkakrotnie przy różnych okazjach, w zespole kanonicznym daje się analitycznie rozwiązać. Można w tym zespole wyznaczyć no nie tylko sumę statystyczną, ale dokładnie analitycznie rozkład obsadzenia stanu podstawowego, czyli kondensatu. Ten ścisły wzór no, ma taką postać z iloczynem. Ja się często w przypadku kwadratowej parabolicznej pułapki posługuję takim parametrem bezwymiarowym XI, w którym pojawia się częstość pułapki oraz temperatura, więc XI to tak naprawdę jest pewna zmienna zależna od temperatury tutaj. A N, które występuje we wzorze, no to jest NX, czyli liczba atomów poza kondensatem, ale oczywiście jak się zna rozkład prawdopodobieństwa tej liczby, no to się zna też i rozkład prawdopodobieństwa obsadzenia kondensatu, dlatego że ustalona jest całkowita liczba atomów N. Zatem N0 to po prostu N minus NEX, ale z NEX formuły, które Państwu tutaj przedstawiam, wyglądają prościej. Nie będę przedstawiał obliczeń, ale w tym jednowymiarowym przypadku można też znaleźć odpowiednik przybliżeniu pól klasycznych dla tego samego rozkładu P od NEX. Wzór odpowiedni jest dosyć podobny. Ważne, że w tym wzorze, XI w dalszym ciągu jest tą samą zmienną, ważne, że w tym wzorze oczywiście pojawia się nasz sławetny parametr obcięcia K duże. No i teraz można najpierw to sobie jakoś próbować obrazkowo porównywać P z P klasycznym i okazuje się, że jest pewna magiczna wartość parametru obcięcia. Okazuje się mianowicie, że jeżeli energia ostatniego uwzględnionego stanu, czyli K duże razy H omega równa się dokładnie KBT, to wtedy praktycznie idealnie te rozkłady na siebie zachodzą. Oto przykład. Czerwonymi kropkami jest zaznaczony tutaj ścisły rozkład, tutaj jest akurat 200 atomów, tylko ścisły rozkład dla pewnej temperatury, a różne te przerywane kreski, no to są te w języku pól klasycznych wyliczone rozkłady prawdopodobieństwa odpowiadające różnym K.
No jak widać, jest takie magiczne obcięcie, przy którym z dokładnością do takiego rysunku krzywe się pokrywają. Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli zrobi się podobny rysunek dla tysiąca atomów, no to już naprawdę nie sposób rozróżnić rozkładu, tego optymalnego rozkładu pól klasycznych i rozkładu ścisłego. Ten wynik dotyczący optymalnego parametru obcięcia daje się w sposób przybliżony, znacznie bardziej przybliżony niż to, co do tej pory widzą Państwo na tym rysunku, uogólnić na większą liczbę wymiarów oraz, co bardzo ważne, uogólnić na obecność oddziaływań, bo tutaj porównywaliśmy i tylko tak mogliśmy to zrobić, wyniki dla gazu doskonałego. Okazuje się, że uogólnienie tego optymalnego parametru obcięcia dla D, czyli liczby wymiarów większej niż 1 oraz odpychających oddziaływań, no ma taką dosyć może skomplikowaną postać, ale w dalszym ciągu K jest liniową funkcją temperatury, tak jak było poprzednio. No i to, co tutaj jest bardzo ważne, że do wzoru należy dodać potencjał chemiczny, a to oznacza, że nawet w temperaturze zera potrzebujemy pewnej liczby tych oscylatorowych funkcji falowych. No tak, potrzebujemy kilka, dlatego że, czy tam kilkanaście, no zależy oczywiście od układu, dlatego że funkcja falowa stanu podstawowego dla równego sapieckiego to jest ta odwrócona parabola i ona jest znacznie szersza niż gaussian stanu podstawowego, no więc tu trzeba więcej tych stanów. Okazuje się, że minimalna liczba, która dosyć dobrze pozwala odtworzyć kształt stanu podstawowego, no to właśnie wynosi mu, czyli jest równa potencjałowi chemicznemu. Bardzo ważną możliwość uzyskaliśmy. Mamy teraz przedstawienie przy pomocy zmiennych klasycznych własności tego układu słabo oddziałujących atomów w pułapce i wobec tego możemy stworzyć klasyczny zespół kanoniczny dla naszego kwantowego problemu. Możemy wobec tego posłużyć się klasycznymi metodami Monte Carlo, aby wyznaczyć rozkład prawdopodobieństwa uzyskania pewnego zespołu tych amplitud alfa. Prawda, tych amplitud alfa jest teraz skończona liczba, dlatego że mamy parametr obcięcia. Możemy dla tych amplitud policzyć funkcjonał energii, zobaczyć jaka jest tam energia w tym układzie, no i podstawić do takiego znanego, prawda, wzoru na rozkład w klasycznym zespole kanonicznym i właściwie wszystko policzyć. No na przykład można w tej reprezentacji wyliczyć jednocząstkową macierz gęstości, uśredniając tym rozkładem P iloczyn alfa J z gwiazdką, alfa I z gwiazdką alfa J. Prawda? I przez diagonalizację można dostać znowu funkcję falową kondensatu. Ona będzie w tej reprezentacji rozkładu na stany własne oscylatora i oczywiście można stąd też syntetyzować samą funkcję. Można wyliczyć naprawdę mnóstwo rzeczy, praktycznie wszystko. Nie wszystko będzie bardzo dobre. No na przykład na wykładzie czwartym, opisując przybliżenie Bogolubowa w takiej operatorowej postaci z uwzględnieniem tych poprawek delta, no mówiłem Państwu na przykład o poprawce kwantowej do własności stanu podstawowego kondensatu. No taka poprawka kwantowa do tej pory w takiej postaci przybliżenia klasycznego, jaką tu Państwu przedstawiam, ona nie jest do policzenia. Musielibyśmy rozwinąć, a to próbowaliśmy i będziemy jeszcze próbowali robić, musielibyśmy rozwinąć przybliżenie pól klasycznych poza te pola klasyczne i w jakiś przybliżony sposób spróbować opisać tą resztę, taką nową deltę, która w tej teorii tutaj się pojawia. Metodę pól klasycznych wykorzystujemy już od wielu lat i do bardzo wielu celów. Ja nie mam zamiaru w tej
w tym krótkim suplemencie przedstawiać tych różnych zastosowań, ale także, ale jednak, no być może z przyczyn estetycznych, zilustruję te liczne nasze zastosowania tej metody jednym tylko obrazkiem. Obrazkiem, który bardzo lubię, wydaje mi się, że jest po prostu estetyczny. Mianowicie kilka lat temu, 2 lata temu, zajmowaliśmy się gwałtownym chłodzeniem jednowymiarowego gazu bozonów, ponieważ w takim procesie gwałtownego chłodzenia wcześniej nasz znajomy, bardzo wybitny polski fizyk pracujący w Ameryce, Wojciech Żurek, przewidział pojawianie się solitonów, czyli takich niezniszczalnych, czy też niemal niezniszczalnych odkształceń rozkładu gęstości, które podróżują prawie jak takie niezniszczalne cząstki w tym układzie. W przypadku kondensatu gazu bozonów z odpychającym oddziaływaniem, no to teoria przewiduje, że są to tak zwane ciemne solitony, to znaczy nie są to lokalne maksima, a lokalne minima w rozkładzie gęstości. Trzeba by poświęcić osobny wykład, żeby o tym mówić. Ja tylko chcę powiedzieć, że faza funkcji falowej doznaje skoku w obszarze tego minimum, czyli w obszarze solitonu. No i to, co Państwu teraz przedstawiam, to jest moim zdaniem bardzo ładny obrazek pokazujący domeny fazowe, pokazujący, jak w centralnej części tego obrazka, który przedstawia ewolucję w czasie, to jest ta współrzędna Y na naszym obrazku, jak w ewolucji w czasie zmieniają się fazy naszej funkcji falowej. Widzimy w centralnej części, czyli dla niedużych X-ów, widzimy te wijące się wężyki, które właśnie oznaczają solitony. Nie będę tutaj więcej temu poświęcał uwagi. Chcę tylko powiedzieć, że obrazek jest bardzo ładny. Na koniec coś może trochę przerażającego. Jest to lista 22 naszych artykułów z ostatnich kilkunastu lat, w których to najpierw rozwijaliśmy, a potem stosowaliśmy przedstawioną tutaj metodę pól klasycznych. Nie oczekuję, że każdy z czytelników zajrzy do wszystkich tych prac. Na pewno tego nie mało kto zrobi. Ale zwrócę uwagę na 2 artykuły, które zaznaczone są tu kolorem czerwonym, ponieważ te artykuły to są artykuły przeglądowe. Jeden pod numerem 11 jest to artykuł przeglądowy opublikowany w Journal of Physics B w 2007 roku, a drugi, no to ten ostatni, 22, to jest rozdział książki, która niedawno ukazała się na rynku. Dziękuję Państwu za uwagę.